Dzień dobry. Mamy takie zadanie. Jeśli liczbę dwucyfrową pomnożyć przez iloczyn jej cyfr, otrzyma się 255. O jaką liczbę chodzi? No i jeżeli mamy takie zadanie, to dobrze jest od razu pomyśleć o rozkładzie na czynniki pierwsze. Dlatego, że się może zmniejszę. No, chcemy ustalić liczbę, znaleźć liczbę na podstawie informacji o iloczynie jej przez jej cyfry. A zatem ma to coś wspólnego, pachnie to podzielnością. No i rzeczywiście spróbujmy spojrzeć na to w ten sposób. Mamy liczbę AB zapisaną tak jak zawsze z taką kreską razy A razy B, to jest 255. No i 255 dzieli się przez 5, to będzie 51. 51 dzieli się przez 3, więc to będzie 3 razy 17, a zatem 255 to jest 3 razy 5 razy 17. No a sama wyjściowa nasza liczba AB z kreską, no to jest rozpisana już na rzędy, to jest 10a plus b. No i mamy takie równanie i teraz chcemy takie równanie rozwiązać, wiedząc, że ta liczba AB jest liczbą dwucyfrową. No i tu od razu przychodzi do głowy lemat Euklidesa. Po prawej stronie mamy trzy liczby pierwsze, więc i lewa strona dzieli się przez każdą z tych liczb pierwszych i przy czym co najmniej, jeśli weźmiemy jedną z tych liczb, to co najmniej jeden z tych czynników po lewej stronie dzieli się przez tę liczbę. No, w przypadku liczb złożonych to nie jest prawda. Gdybyśmy tu, nie wiem, mieli szóstkę po prawej stronie, no to jedna z liczb mogłaby się dzielić przez 2, a druga przez 3. Jeden z tych czynników mógł się dzielić przez 2, a drugi przez 3. No, ale w przypadku liczb pierwszych to jest niemożliwe. No i ciekawą liczbą pierwszą jest tutaj 17, bo ono daje nam ograniczenie. A i B to cyfry, więc ani A, ani B nie może się dzielić przez 17, a więc 10A plus B musi się dzielić przez 17. No, liczb dwucyfrowych podzielnych przez 17 nie ma aż tak wiele. W związku z tym możemy sobie sprawdzić, jak to jest. Ta liczba to może 10A plus B to może być albo 17 i wtedy lewa strona to jest 17 razy 1 razy 7 i to się przez 255 nie dzieli. Może być 34 i wtedy to jest 34 razy 3 razy 4 i też łatwo sprawdzić, że to nie jest równe 255. Przepraszam, powiedziałem, przez 255 się nie dzieli. Nie jest równe 255. No 51 razy 5 razy 1 to jest 255, więc to wygląda na prawidłową odpowiedź. Więc stąd ten znak zapytania możemy usunąć. Kolejne dwie możliwości, no ta ewidentnie nie, dlatego że wszystkie te czynniki są większe niż w tej liczbie, więc w tym wyrażeniu, więc to musi być więcej niż 255. No a tu jest 85 razy 40, 85 razy 10 to jest 850, więc to też jest więcej niż 255. A zatem jedyną odpowiedzią jest liczba 51. No i to jest fajne zadanie, dlatego że obliczeniowo jest proste, natomiast wiąże ze sobą różne matematyczne koncepcje, lemat Euklidesa, badanie podzielności. No i na końcu, jeżeli ograniczymy liczbę możliwości do niewielkiej liczby, to możemy po prostu, i bardzo często tak można rozwiązać zadanie, możemy po prostu sprawdzić po kolei. Dobrze. Kolejne zadanie jest takie. Hania wychodzi z domu do szkoły tak, żeby przyjść na 6 minut przed początkiem lekcji, ale tego dnia po przejściu 1/5 drogi przypomniała sobie, że nie wzięła zeszytu. O, muszę to poprawić. Że nie wzięła zeszytu i zawróciła. Po czym
spóźniła się do szkoły o 2 minuty. Ile czasu zajmuje zwykle Hani droga z domu do szkoły? No i jak sobie to narysujemy, to jest droga z domu do szkoły S. No, Hania przeszła 1/5 S, zawróciła, wzięła zeszyt i przeszła jeszcze raz całe S. W rezultacie szła 8 minut dłużej, tak? No, ale te 8 minut, w ciągu tych 8 minut pokonała 1/5 i wróciła się, czyli 2/5, no bo potem jak szła znowu do szkoły, no to szła przez taki czas jak zwykle, tak? Więc te dodatkowe 8 minut to jest czas, w jakim Hania przeszła 2/5 S. No jeżeli 2/5 zajmuje Hani 8 minut, to 1/5 zajmuje 4 minuty, a cała droga zajmuje jej 5 razy dłużej, bo 5/5, więc 20 minut. Bardzo proste zadanko. Zamiast układania równań, można je rozwiązać po prostu w pamięci papieża. Kolejne zadanie. Janek napisał na tablicy kilka liczb całkowitych i potem, jak wpisał pomiędzy nie znaki plus i minus, w rezultacie tych działań otrzymał liczbę A. Czy można, zmieniając niektóre plusy na minusy i niektóre minusy na plusy, otrzymać liczbę A plus 1? No więc Janek zapisał sobie jakąś liczbę w ten sposób. To są cyfry tej liczby. No i co się stanie, jeżeli jeden z tych plusów zamienimy na minus? No powiedzmy ten plus G. No to okazuje się, że tak, tu było plus G, tu jest minus G, więc to jest to, co było, minus 2G. Minus 2 razy cyfra G stojąca w tym miejscu. No a gdybyśmy chcieli zmienić z minusa na plus, na przykład ten minus zmienić na plus, no to każda taka zmiana powoduje zmianę o 2C, 2 razy cyfra, przed którą znak żeśmy zmienili. Właściwie to nie tyle cyfra, tylko liczba całkowita. 2 razy liczba całkowita, przed którą znak żeśmy zmienili. No i okazuje się, że niezależnie od tego, czy zmieniamy wartość plusa na minus, czy zmieniamy minus na plus, to wynik zawsze zmieni się o liczbę parzystą. Zawsze zmieni się o liczbę parzystą, bo niezależnie od tego, ile to byłaby liczba G, to minus czy 2G to jest liczba parzysta. No, z drugiej strony, jeśli A jest liczbą parzystą, to A plus 1 jest liczbą nieparzystą, a jeśli A jest liczbą nieparzystą, to A plus 1 jest liczbą parzystą. W związku z tym w wypadku tych wszystkich tego typu działań, tego typu zmian plusów na minusy i minusów na plusy, otrzymujemy liczbę, która jest ma taką samą parzystość jak A, no a liczby A i A plus 1 mają różne parzystości. No, stąd wniosek, że taką metodą z liczby A nie można otrzymać liczby A plus 1. No i ostatnie zadanie. Czemu równa się suma cyfr wszystkich liczb trzycyfrowych utworzonych z cyfr, które nie dzielą się przez 3, to znaczy z takiej szóstki. 1, 2, 4, 5, 7 i 8. No i wygodnie jest najpierw policzyć, ile jest takich liczb. No mamy 3 cyfry, 3 miejsca, 3 rzędy w takiej liczbie ABC z kreską. No i w każdym rzędzie możemy postawić jedną z 6 cyfr, więc takich liczb jest wtedy 6 razy 6 razy 6. No i dalej możemy postępować na 2 sposoby. No jeden sposób jest taki, że możemy zauważyć, że w tym naszym zbiorze możliwych cyfr 1 plus 8 jest 9, ale 2 plus 7 też jest 9, 4 plus 5 też jest 9, więc każdej liczbie ABC, którą stworzymy z tych cyfr, możemy przypisać liczbę 9 minus A, 9 minus B, 9 minus C. I suma cyfr takiej pary będzie równa 27, no bo jak dodamy do A, B, C
9 minus A dodać 9 minus B dodać 9 minus C, to A, B i C się uproszczą i zostaną tylko 3 dziewiątki. A takich par jest dokładnie o połowę mniej, bo para, niż wszystkich liczb. A więc szukana suma to jest 6 razy 6 razy 6 przez 2 i razy 27 to jest 2916. Druga metoda jest taka, żeby policzyć cyfry. No, jeśli liczb jest 6 razy 6 razy 6, to w sumie cyfr, które wykorzystujemy, jest 6 razy 6 razy 6 razy 3. No bo każda z tych liczb składa się z trzech cyfr. No, a na tę liczbę cyfr składają się porówno wszystkie cyfry z naszego zbioru, więc każda z nich występuje równo 6 razy 6 razy 3 razy, no bo tam było 6 cyfr, więc liczbę wszystkich cyfr trzeba podzielić na 6 równych grup, których liczebność wynosi 6 razy 6 razy 3, bo ta jedna z szóstka się uprości. No, mamy więc 6 razy 6 razy 3 jedynek, 6 razy 6 razy 3 dwójki, 6 razy 6 razy 3, no i oczywiście nie, już poprawiono, 6 razy 6 razy 3 czwórki, no i tak dalej. Suma cyfr równa się 6 razy 6 razy 3, no razy suma tych wszystkich czynników, które suma tych wszystkich cyfr, które mamy do dyspozycji, ta suma też składa się, równa się 27. W związku z tym to będzie 6 razy 6 razy 3 razy 27. Dokładnie tyle, ile tutaj, tak? Bo 6 razy 6 razy 6 przez 2 to jest 6 razy 6 razy 3. 6 razy 6 razy 3 razy 27, no więc także 2019. Dziękuję bardzo.